Dzień dobry, Martyna Nowicka-Wilk, to jest debata tygodnia, a moimi gośćmi są dzisiaj Marek Krząkała, poseł na Sejm RP, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Oraz Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Cieszę się, że panów dzisiaj goszczę w naszym studio, ponieważ mam tutaj pana, który ze swoją partią walczy o władzę i tutaj wiceministra, który rządy są przy władzy, więc będzie dużo tematów, które będziemy mogli dzisiaj poruszyć i gdzieś podebatować nad nimi. Pierwsze moje pytanie to jest 100 konkretów na 100 dni rządów. To propozycja Koalicji Obywatelskiej. Jaka jest propozycja Prawa i Sprawiedliwości, by Polacy po raz kolejny zagłosowali na was? My przede wszystkim przedstawiamy konkrety, które zostaną zrealizowane, bo ze strony Platformy słyszeliśmy w ostatnich latach bardzo wiele obietnic, także przed rokiem 2015, kiedy Platforma rządziła, też wtedy różne rzeczy były obiecywane, a niektóre rzeczy były ukrywane w trakcie kampanii wyborczej w 2011 roku. Na przykład Platforma nie zapowiadała, że zamierza podwyższyć wiek emerytalny. Drobiazgowo to było ukrywane. Zaraz po wyborach ten wiek emerytalny został podwyższony. Potem oczywiście mogliśmy słyszeć różne wypowiedzi, ale nawet parę dni temu dosłownie Donald Tusk powiedział, że jego zdaniem powrót po naszych rządach, czyli po obniżeniu wieku emerytalnego, to był efekt negatywny. Czyli oni cały czas tak naprawdę gdzieś tam myślą o tym, jak powrócić do tego większego wieku emerytalnego. Mówią o odbieraniu 13, 14 emerytury. Jest taki poseł z Platformy, pan Tomasz Lenz, który powiedział, że emeryci mają za dużo pieniędzy, ta 13, 14 emerytura, dostają te pieniądze, a potem idą do sklepu, wydają i rośnie przez to inflacja. I miał być zdjęty z list, okazało się, że w nagrodę dostał miejsce do Senatu i w zasadzie ma pewne mandat, bo to jest taki okręg, że tam Platforma ma dużą przewagę. No więc z tą wiarygodnością jest różnie. A my proponujemy konkret. I w kontekście emerytur bardzo ważna rzecz. My obniżyliśmy wiek emerytalny, podwyższyliśmy emerytury, także wprowadziliśmy 13, 14, a teraz wprowadzamy coś, na co czekają też miliony ludzi, którzy już bardzo długo, bardzo ciężko pracowali. Emerytury stażowe. Ludzie mają prawo wyboru. Jak ktoś ciężko pracował całe życie, może korzystać z tych pieniędzy, które wypracował. Jak chce, może pracować dalej. Oczywiście zachęcamy każdego, kto się czuje na siłach, ale jak ktoś chce odpocząć, spędzić czas z rodziną, z wnukami, to też takie prawo powinien mieć. I jak pan się, panie pośle, do tego odniesie? Prawo i Sprawiedliwość patrzy na nasze 100 konkretów trochę w taki sposób, że chciałby je skrytykować, tak jak to przed chwilą zrobił pan minister, mówiąc, że tam nie ma konkretów. Otóż tam te konkrety są i one są w blokach tematycznych konkretnie przedstawione. Natomiast odwołując się do tego, co powiedział pan minister, czyli do słynnego wieku emerytalnego, no to pragnę przypomnieć, że temat dla nas jest już dawno zamknięty. Nikt nie będzie na siłę mówił Polakom, czy mają pracować dłużej, czy nie. Jeżeli chcą, proszę bardzo. Bo to, czego nie powiedział pan minister, to to, że w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat, a dokładnie patrząc na ten proces od powiedzmy 2007 roku, czyli od czasu, kiedy ja jestem w polityce, niestety, ale tak zwane głodowe, minimalne emerytury poniżej średniej krajowej, one rosły. Tyle, że w ciągu ostatnich 8 lat, kiedy rządzi Partia Prawa i Sprawiedliwości, one rosły w sposób lawinowy, bo dzisiaj w 2015 było jeszcze takich osób może niecałe 60 tysięcy, natomiast dzisiaj to jest prawie 360 tysięcy osób, które mają głodowe emerytury. Nie zmienia to faktu, że absurdalne są te pytania referendalne, dlatego że nikt dzisiaj w Polsce nie chce podwyższać wieku emerytalnego i Donald Tusk to wielokrotnie mówił. Natomiast ta narracja jest taka, żeby ciągle próbować złapać kogoś i przekonać Polaków, że my próbujemy ich wprowadzić w błąd. No tak, myślę, że wyborcy sami ocenią, kto tutaj mówi prawdę, a kto ją próbuje zafałszować. Znaczy, panie pośle, to nie jest kwestia pana zasłówka, to jest kwestia wiarygodności, bo pan ma rację. Donald Tusk wielokrotnie mówił różne rzeczy. Oczywiście, że wielokrotnie mówił różne rzeczy, ale dopiero co ostatnio na kampusie Polska, to był sierpień, to było ile? 3 tygodnie temu? Mniej, 2 tygodnie nawet minęły. Mówił, że obniżenie przez PiS wieku emerytalnego to był efekt negatywny. Czyli on to źle ocenia dzisiaj. Przyznał, może jakaś chwila szczerości była. Więc proszę nie mówić, że temat nie jest istotny. Wasz poseł mówi, że trzeba odbierać 13, 14 emeryturę. Miał być zdjęty z list. To Tusk to mówił, że zdejmie go z list, wrócił na listy. I to jest właśnie ta kwestia. Pan mówi, że Prawo i Sprawiedliwość się boi konkretów, bo mają bardzo dużo zapisane w różnych blokach tematycznych. Ale oczywiście, że mają zapisane bardzo dużo rzeczy. Tylko pytanie jest o to, kto co
chce zrealizować i kto tą wiarygodnością się wykazywał w ostatnich latach. Jak my coś obiecywaliśmy, 500+, obniżenie wieku emerytalnego, podwyższenie też dochodów rodzin poprzez obniżanie podatków, poprzez wprowadzanie wyższej kwoty wolnej, my to realizujemy. Nie wszystko zawsze tak szybko, jakbyśmy chcieli oczywiście, ale realizujemy. A Platforma, no właśnie to jest kwestia tego, przed 11 rokiem ukrywali, że zamierzają podnieść wiek emerytalny. Panie pośle, bo widzę, że już pan chce się wypowiedzieć i odnieść do tego. Proszę bardzo. Nie będę przerywał panu ministrowi. 13 i 14 emerytura, gdyby pan porozmawiał z ludźmi na ulicy, to wie pan, co oni tutaj mówią? My to, ja rozmawiam z ludźmi. My to weźmiemy, ale na tych pieronów i tak nie zagłosujemy. Cytuję, bo jesteśmy na Śląsku, myślę, że nasi słuchacze to usłyszą. Ale proszę mi pozwolić, tak mówią, proszę pozwolić skończyć. Jeżeli chodzi o konkrety dla emerytur, to nie 13 i 14 emerytura są rozwiązaniem ich problemów. Problemem jest to, że im z powodu drożyzny nie starcza do pierwszego. Dlatego nasze rozwiązanie w ramach 100 konkretów, żeby emerytura do 5000 brutto była zwolniona z podatku, to jest konkret. Mało tego, żeby waloryzacja, jeżeli inflacja przekroczy 5%, żeby ona się odbywała dwa razy do roku. Bo proszę, no pan jest wiceministrem spraw zagranicznych, pan pamięta sytuację skandaliczną, kiedy pan premier Morawiecki w 2021, wiedząc, że wybuchnie wojna w Ukrainie, za 4,6 miliona złotych kupił obligacje, podczas gdy waloryzacja dla emerytów była na poziomie 3,8%. To są skandaliczne sytuacje. To ludzie pamiętają, jaka była waloryzacja za rządów waszych. Kiedy Donald Tusk to ogłaszał w Sejmie, tam było ile? 36 zł. Chyba takie były wtedy. Ale inflacja była jeszcze mniejsze dostawali. Nie, wie pan, inflacja była wtedy też w porównaniu do tego, jak pensje rosły, jak emerytury rosły, też ludzie to odczuwali. Nawet był przecież ówczesny premier Tusk, był pytany, co zrobić z tym, że ceny rosną, a pensje nie rosną, a wręcz maleją. To mówi, nie mam magicznego guzika, którym by nacisnął, zlikwidował tą drożyznę. No więc skoro tak wtedy mówił, to znaczy, że wy trochę umywaliście ręce. Mówiliście, taka jest gospodarka, trudno, ludzie mają sobie z tym jakoś poradzić, każdy powinien, nie wiem, wziąć kredyt, zmienić pracę, albo właśnie pracować dłużej, bo to była wasza odpowiedź, że emerytury mają być wypłacane później, dopiero jak ktoś skończy 67 lat. W przypadku kobiet to było przedłużenie o 7 lat, a dla osób pracujących w rolnictwie nawet o 12. W przypadku mężczyzn z kolei to oznaczało pracę praktycznie do śmierci, bo średni czas później po 67 roku życia to jest niecałe 6 lat. I ludzie przeciwko temu protestowali. To był jeden z powodów, dla których wy przegraliście wybory. I dzisiaj, jeśli wasi przedstawiciele z samym Tuskiem na czele mówią, że obniżenie wieku emerytalnego to było coś złego, to właśnie dlatego trzeba zadać to pytanie w referendum, żeby się ludzie wypowiedzieli. Panu ktoś na ulicy powie coś innego, mi ktoś powie coś innego, a my oddajemy głos obywatelom w głosowaniu powszechnym. Panowie, ja chciałam tylko zapytać, za chwilę się odniesiemy do tego, czy zrobienie tego referendum w dniu wyborów to jest dobry pomysł ocenienia tej sytuacji i zadania tych pytań obywatelom polskim? Oczywiście, że nie. To referendum to jest tylko sposób na to, żeby prowadzić kampanię ekipy rządzącej. Będą wydawane środki na referendum, ale one tak naprawdę pójdą na kampanię wyborczą. Gdyby rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość chciało zapytać Polaków o bolączki i istotne problemy, to po pierwsze miało na to 8 lat czasu, a po drugie na pewno nie robiłoby tego w tym samym terminie. Także to jest taka rodzaj pewnej hipokryzji. Już nie mówiąc o tym, że pytania są absurdalne. Pan wspomniał o wieku emerytalnym i ja pana zapewniam, nie ma takiej oficjalnej informacji, żebyśmy chcieli do tego wieku powrócić. Oficjalnej nie ma, naprawdę. Natomiast nieoficjalnie również. Natomiast jeżeli mówimy o tym referendum, to może porozmawiajmy o aferze wizowej. To akurat jest pana działka. 250 tysięcy nielegalnych wiz z Afryki i Azji. To jest dopiero problem, który wymaga wyjaśnienia w przypadku opinii publicznej. 250 tysięcy nielegalnych wiz. 250 tysięcy wiz dla imigrantów z Azji i z Europy, według danych Eurostatu, Polska miała prawie 60% takich wiz wydanych w całej Unii Europejskiej. Do Polski pod płaszczykiem tego, że będą pracować migranci, według danych chociażby ostatniego artykułu Rzeczpospolitej, w ciągu 3 lat przyjechało 2 miliony osób, tylko nie wiadomo, co się z nimi stało. Gdyby nie służby amerykańskie, to dzisiaj byście, panowie, dalej próbowali zamiatać temat pod dywan. Że pan się do tego programu nie przygotował. Dlatego, że te liczby, które pan podaje, 250 tysięcy, pan powiedział, nielegalnych wiz. 250 tysięcy wiz. Użył pan takiego sformułowania, że były to nielegalne wiz. No to skoryguj, 250 tysięcy wiz. Bo te dane, szanowni państwo,
Panie ministrze, pan mnie teraz łapie za słucho. Pan dobrze o tym wie. Mówię o 200... Cytuję to, co pan powiedział. Dobrze. 250 tysięcy wiz dla osób z Azji i Afryki, które rzekomo miały u nas pracować, a tak naprawdę Polska stała się kanałem przerzutowym, a ministerstwo wiedziało o tym, ktoś na tym zarabiał, poleciał tylko wiceminister Wawrzyk, natomiast prokuratura póki co zatrzymała tylko 7 osób niezwiązanych z ministerstwem. Ta sprawa wymaga wyjaśnienia. Teraz, dobrze, to ja panu wyjaśnię. No właśnie, panie ministrze, jakby pan właśnie się odniósł do tego, bo to jest sprawa bardzo istotna, którą wszyscy Polacy teraz żyją, bo jest obecna w mediach. Platforma opowiada takie tezy. 250 tysięcy, nawet niektórzy wczoraj mówili 300 tysięcy. Szanowni państwo, Polska wydała... Polska wydała... Pan już troszkę tutaj rzeczy powiedział. Wiele rzeczy niestety niezgodnych z prawdą. Mówi pan, że sprawa wymaga wyjaśnienia, więc ja teraz wyjaśnię też naszym widzom. Podając konkretne liczby, a dane są dostępne publicznie, polecam panu, jest taka strona, otwarte dane, dane.gov.pl, wszystkie dane są zweryfikowane, każdy może się z nimi zapoznać. Polska wydała, drodzy państwo, 610 tysięcy wiz, mówimy o roku 2022. 78%... W 2021 było... Tak, było wtedy, ale to jest podobny rząd wielkości. Ale i w roku 2021, i w roku 2022, i także w poprzednich latach, około 75% to były wizy wydawane obywatelom Białorusi i Ukrainy. To już jest pierwsza rzecz. Teraz tak, słyszymy, że jakieś dziesiątki czy setki tysięcy z Afryki, z Bliskiego Wschodu, Nigeria była przywoływana, bo tam są kolejki pod polską ambasadą. Wiecie państwo, ile Polska wydała wiz do Nigerii? Wie pan, panie pośle, ile wydała Polska wiz do Nigerii w zeszłym roku? No pan łącznie ma wydała 1000 wiz, ale to są publicznie dostępne informacje. Pan może sobie wejść na stronę dane.gov.pl, 5 sekund to panu zajmie. 1000 wiz, to są wizy także turystyczne, biznesowe, wiz pracowniczych dla obywateli Nigerii. Wie pan, ile Polska wydała? 46. 46, nie 46 tysięcy, 46 sztuk. I teraz tak, jeśli były jakieś nieprawidłowości, bo oczywiście są pewne podejrzenia, że ktoś się dopuszczał korupcji w tym czy w innym przypadku, kilkudziesięciu, może kilkuset w skali całego systemu, ale naprawdę to, co Platforma opowiada, że jakieś setki tysięcy przez Polskę przechodzą, to, drodzy państwo, to jest manipulacja i to jest kłamstwo służące przykryciu zamiarów Platformy, bo Platforma chce zgodzić się na to, co narzuca nam Unia Europejska. Panie ministrze, to ja dopytam. A więc wprowadzenie, to jest bardzo ważne, przepraszam, jedno zdanie, bo my mówimy tu o systemie legalnym, gdzie kontrolują polskie konsulaty. Jeśli są nieprawidłowości, od razu wyjaśniamy. Tylko, że Platforma kontroluje. Nie, właśnie, kontroluje, pan, kontroluje, bo jest CBA, jest interwencja i będzie sprawa wyjaśniana. A wy byście chcieli zgodzić się na to, co narzuca Unia Europejska, a więc przymusowe przyjęcie ludzi, których nikt nie sprawdza. A potem się sprawdzi, kim oni są. Wasz system to jest taki, jak coś Unia każe, to trzeba to zrobić. Czy to jest korzystne dla Polski, czy niekorzystne. I dzisiaj próbujecie to przykryć, bo ja to powiedziałem, bardzo mnie za to zaatakowali, bo mieliśmy taki sygnał z Niemiec, że Platforma dostała pozwolenie, żeby w kampanii udawać partię przeciwną migracji. I teraz udają. Jeszcze 4 tygodnie będą udawali, a potem zgodzą się na wszystko, co Unia, czy też Niemcy nakażą. Panie ministrze, ale nie może pan takich rzeczy opowiadać. Ja rozumiem to, że mamy czas kampanii wyborczej, ale nie może pan tak wprowadzać opinii publicznej w błąd. Ale to jest jeżeli wspomniał pan Niemcy, to ja pan wytłumaczy opinii. Zaatakowaliście mnie, a dzień później Tusk nagrywał te filmiki już. Jeżeli udajecie teraz antyimigrantów. Wcześniej Tusk mówił, że trzeba puścić tych biednych ludzi, bo oni szukają swojego miejsca na ziemi. Ale pan miał swój czas. Pozwoli pan. Jeżeli wspomniał pan przykład Niemiec, no to pan doskonale wie, że blisko 12 tysięcy osób z Niemiec w pierwszym półroczu nielegalnych migrantów odesłano z powrotem do Polski. Na tym polega wasze bezpieczeństwo granicy wschodniej. Oczywiście, te dane są przerażające. Wy próbujecie teraz zamieść pod dywan, pan mówi o kilkudziesięciu przykładach. Ale przecież pan tych danych to jest śmieszne. Panie jak pośle, to nie? 790 tysięcy, ale ja panu nie przerywałem. Proszę mi tylko powiedzieć. Rok 2021, bo 2022 Prawo i Sprawiedliwość nie chciało ujawnić danych. W roku 2021 790 tysięcy migrantów, którzy przyjechali rzekomo pod płaszczykiem, że będą pracować, po czym znikają z tego kraju. Nikt ich nie kontroluje. Gdzie pracują? Panie ministrze, to ja, żeby wyjaśnić tą sprawę i zamknąć ten temat, chciałabym dopytać, to skąd wzięła się ta afera? Bo to możemy dzisiaj na wszystkich portalach zobaczyć, że gdzieś... No, oczywiście, że... Skąd wzięła się, czy to jest atak kampanijny, żeby...
gdzieś... Są podejrzenia, że w kilkudziesięciu przypadkach dochodziło do nieprawidłowości, być może do korupcji i to jest wyjaśniane. Natychmiast, zresztą pan mówi, został odwołany wiceminister, bo są podejrzenia, które dotyczą kilkudziesięciu przypadków, mówił o tym wczoraj prokurator na konferencji prasowej. A pan mówi o danych, ale pan tych danych nie zna. Ja panu podam coś, co przecież napisał. Podaje je panu. Jest taki portal, również za Eurostatem, portal OKO.press. To jest portal bardzo ostro krytyczny wobec rządu i napisał tak. Jakiś stażysta powinien zrobić Tuskowi prosty wykres, bo póki co może się ośmieszyć. I podaje liczby. Ja panu z krajów takich jak Irak, Nigeria, Pakistan, Polska łącznie 1700 w całym roku wiz dla trzech krajów. W Niemczech łącznie prawie 39 tysięcy. Więc proszę nie opowiadać, ale że sam pan w Polsce powiedział jest 790 tysięcy wiz i tych ludzi nikt nie kontroluje. Czy pan się orientuje, co się wydarzyło 24 lutego 2022 roku? Wie pan, co się wydarzyło za naszą wschodnią granicą? Wybuchła wojna. Ludzie z Ukrainy uciekali tutaj z terytorium Ukrainy, także ludzie o innych obywatelstwach. Docierali tutaj i są w tych liczbach również rejestrowani. To samo w poprzednich latach, jeśli chodzi o Białoruś. Mamy najwięcej w tej chwili ludzi z Białorusi, bo tam również tak, tylko są nie zmienia to obywatele. Faktu, że nasza granica jest nieszczelna, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych umożliwiło wprowadzenie takiego systemu, że ktoś na tym zarabiał. Tak, i bardzo bym chciał, wy nawet zapory nie chcieliście postawić. I głosowaliście przeciwko zaporze. My jesteśmy za tym, żeby ta granica była szczelna. Póki co to jest tak dziurawy płot, że przykład jest, tak jak panu powiedziałem, 12 tysięcy osób w pierwszym półroczu jakoś przeszło przez tą granicę i służby granicy nie były w stanie tych osób zatrzymać. To ja jeszcze raz odeślę też państwa do danych. To są dane, jak ktoś nie ufa danym rządowym, pan poseł pewnie nie ufa, dane Komisji Europejskiej, Eurostatu. W poprzednim roku Francja wydała wiz Schengen 1 200 000, Niemcy 800 tysięcy, Polska, wiecie państwo, je wydała 70 tysięcy. To jest ta różnica. I my nie chcemy tu systemu francuskiego czy innego, bo to jest system błędny. My chcemy naszego systemu bezpiecznych danych. Granic. Platforma teraz udaje przez chwilę partię przeciwną migracji. Niczego nie udajemy. Wizy pracownicze, o których pan powiedział. Rok 2021, 790 tysięcy wiz pracowniczych. Jeżeli chodzi o Niemcy, było to tylko 17 tysięcy, a jeżeli chodzi o Francję, 37. Na tym polega hipokryzja PiS-u. Sami wprowadzili system, żeby ściągać również z krajów muzułmańskich, tak jak powiedziałem, z Azji, z Azji, 80% to jest Białoruś i Ukraina, bo faktem taki jest system. Faktem a reszta, wie pan. Że całe to referendum nie służy w ogóle rozwiązywaniu realnych problemów, służy tylko ekipie rządzącej, po to tylko, żeby w sposób wygrać wybory w sposób, który się mówi w sporcie, nie stosując zasady. Zakończmy ten temat, chciałabym jedno ważne pytanie. Ja bym bardzo chciał, żeby jednak Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziało wprost, kto zarabiał na tych wizach, ile zarobił na tych wizach. Panie pośle, i kto za to odpowie głową. Już panu odpowiadam. Toczy się śledztwo i osoby, które złamały prawo, jeżeli ktoś złamał prawo, jeżeli ktoś sprzeciwił się tym zasadom, które są naczelnymi zasadami naszego bezpieczeństwa, ochrony granic, drobiazgowej kontroli, jeśli dopuścił się korupcji, to pójdzie za to do więzienia. Tak, bo nawet jeśli mamy kilkadziesiąt przypadków, drobiazgowo wyjaśniamy i jest dymisja ministra. Tylko pan wie, a że wy to nie proponowaliście, jest no więc panu tłumaczę właśnie, bo pan tych danych nie zna, pan się nawet z nimi nie zapoznał. No jak to? Polecam panu stronę dane.gov.pl, gdzie pan ma dokładnie zrozumiałe obywatelstwo. Pan posługuje się liczbą 700 tysięcy czy 790 tysięcy, ale sam pan to ale powiedział. Ukrywa przecież pan fakt, że 80 prawie procent to są obywatele Ukrainy i Białorusi i innych krajów naszego regionu. Gruzja to są nasze okolice. My nie sprowadzamy imigrantów z Afryki Bliskiego Wschodu. Jeżeli to jest 80 tysięcy, podałem panu, to 10% z 790 tysięcy to jest 79, niestety, to mówimy o 150 tysiącach. Muszę przerwać, bo niestety kończy nam się czas antenowy. Kończy nam się, proszę panów, czas antenowy, więc ja już wychodzę z tą inicjatywą i zapraszam za tydzień, za dwa tygodnie na kolejną debatę, bo mam tyle pytań, które bym chciała zadać. Niestety nie udało się, bo niestety nasz czas antenowy nie jest z gumy. Dlatego dziękuję panom dzisiaj tutaj za obecność, państwu również za uwagę i do zobaczenia. Do widzenia. Dziękujemy.